Serdecznie witam. Dzisiaj spotykamy się z Konradem Danielem, autorem Podziemnej TV. Jesteśmy w Warszawie. Miałeś dzisiaj spotkanie związane z tym tematem, Jeden Polska. Powiedz, co to za idea, o co chodzi z tą Polską. Na swoim kanale Podziemna TV od dłuższego czasu mówię o tym, jak w Polsce jesteśmy okłamywani, najkrócej mówiąc, co do podstaw czy gospodarki, czy funkcjonowania państwa. I diagnoza moja jest taka, że ludzie, którzy są na to odpowiedzialni i za to, do jakiego stanu doprowadzili nasz kraj, czyli ludzie, którzy mają władzę od 20 lat, się w Sejmie tylko zmieniają, z jednej strony na drugą przechodzą, ale wszyscy pobierają takie same diety, czy jest dobrze, czy źle, czy są w opozycji, czy w rządzie. I wszyscy na kilometrówkach tak samo naciągają. To diagnoza moja jest taka, że jeżeli widzimy, że coś jest z naszym krajem nie tak i chcemy to zmienić, to oni, w sensie politycy, za nas tego nie zrobią. Tylko my, społeczeństwo, ludzie normalni, zwykli, wyborcy, musimy sami się zorganizować, żeby to zrobić. I nie ma innego wyjścia, według mnie, jak właśnie, żeby nasz kraj mógł się zmienić, żeby, jak to mówią niektórzy, obalić ten chory system bezprawia zalegalizowanego, w którym żyjemy, no to trzeba mieć większość konstytucyjną w Sejmie. Więc wprost, a więc trzeba ten Sejm obecną klasę polityczną po prostu wyrzucić z Sejmu, z pracy, zwolnić.